kłamać? Gdzieś pośród gór ludzie sobie na skrzyżowaniu zrobili targ. Sprzedają papryczki chili, jabłka i gruszki. Żyć nie umierać. A tutaj za mną jest tunel. Nie wiem ile ma kilometrów, jednak muszę go przejechać, żeby trafić na lokalną trasę, która będzie miała 450 km, czyli teoretycznie 2 dni autostopem, a w praktyce może jeden dzień nawet, a w praktyce z 4, z 5, bo to jest lokalna. No ale póki co stoję, czekam, bo nic w tą stronę nie jedzie, więc mam pod górkę. I jak zawsze jestem atrakcją turystyczną dla lokalnej ludności. Proszę bardzo, tutaj nawet ziom. Ziom, kumpel ze sklepu. Jak poszedłem robić siku, okazało się, że toaleta jest tutaj tego lokalu. I pan szybko przyszedł, żeby zamknąć, a ja akurat skończyłem. Polak, bystry chłopak. No nic, teraz z bliska przybliżymy, jak to wygląda. Szefowa sprzedaje. Jakie uczucie stać nad rwącą rzeką w Chinach, na Wyżynie Tybetańskiej. No coś niesamowitego. Tak się zastanawiam, jakbym tam wpadł. Takie wiry, takie fale. Kurczę, jaka to jest siła. A teraz przejedziemy na hulajnodze przez miasto gdzieś w górach. Zobaczymy, jak ludzie będą reagować.
jakieś wesele chyba. Kurde, jaki spęd, pierwszy raz tak dużo ludzi widzę w jednym miejscu. Jadę dalej. Teraz dopiero rozumiem, co oznacza sformułowanie miasto pomiędzy górami. Proszę bardzo. Te góry są tak wysokie i otaczają całe miasto. Te szlaczki takie, co widać na górze, to droga. I w takiej niecce leży miasto o nazwie, której nie pamiętam. No niestety. Ale jest tu gorąco. Ale wietrzysko w ogóle. Tak zawiało raz, że prawie jak ściana stanąłem. Jakie wiatry w ogóle pomiędzy górami są silne. W głowie się nie mieści. Patrzę na tą rzekę, która płynie, no to po prostu mam taki respekt. Jak sobie jestem w stanie wyobrazić, jakbym wpadł do tej rzeki, to by była po prostu walka o życie. Wiadomo, walka o życie, ale nie mam pojęcia, jakbym stamtąd wylazł. Są tak potężne wiry i wtórne fale, czyli fala płynie sobie tak, uderza gdzieś tam w ziemię i tak się cofa. I wygląda, jakby rzeka płynęła w inną stronę. No ale tutaj te miasta, dla mnie to szacun na osiedlu. Są ludzie tacy, którzy budują domy, to jest jeszcze niski szczyt, budują, no, nie wiem, na wysokości, no teraz jesteśmy na 3000 metrów, no to załóżmy na 4500, na jakimś odludziu. I pytanie zasadnicze, skąd oni jedzenie biorą? No żeby tam wjechać, to trzeba mieć po prostu, nie wiem, milion koni mechanicznych. Szacun na osiedlu. Chiny zaskakują jak trza. O co w ogóle chodzi z tym wiatrem? Jakaś wietrzyca. Ktoś nie chciał, żebym wrócił na czas. Tak już spóźniłem się z odebraniem paszportu 3 dni. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych konsekwencji. Przykro by było. Już kilka wtop w tej podróży zaliczyłem, więc chociaż z tym paszportem mogliby odpuścić. No i kolejny fenomen techniczny. Rozwiązanie poprowadzone. Rury plastikowe, PCV po zewnętrznej stronie. Kolanka, milion rur. Istny labirynt. Chiny, jak widać, wiedzą, co to kreatywność. Chłopaki z rana zasuwają, ja mam za sobą 3 ciężkie dni, które były tak naprawdę najcięższe w mojej podróży. Nie udało mi się dojechać do jednego miejsca, do którego bardzo chciałem, no jednak nie można mieć wszystkiego. Jeżeli przez 90 parę dni podróż jest znakomita pod każdym względem, no i raz coś się nie wydarzy, no to coś się wydarzy negatywnego, że coś nie będzie po mojej myśli, no tak musi być, no, w życiu. Bywa różnie. No i miałem takie 3 hardkorowe noce w górach, wysoko w górach, ponad 4000 metrów. Z nosa zaczęło mi lecieć, oczy zaczęły mnie piec. I w ogóle. I łapałem szybko taki, jak to się mówi, bezdech? Nie, bezdech nie, może takie zmęczenie. Przeszedłem 20-30 metrów i byłem zmęczony. A teraz jadę sobie. Tutaj koleżanka w pięknym stylu na dwójce piłuje. Zaraz trójkę wrzuci.
pięknie przeszła, pięknie. Pięknie to zrobił. Manewr wyprzedzania na piątkę z plusem. Mogłaby troszkę szybciej, ale i tak jest bardzo dobrze. Dobra, ja łapię stopa. Dzisiaj jest 1 października i w Chinach zaczyna się wielki tydzień wakacyjny, coś w stylu, nie wiem jak to się nazywa, wielki złoty tydzień, kiedy Chinole jeżdżą w różne miejsca odpoczywać, zwiedzają. Tak wbrew pozorom, Chińczycy bardzo dużo podróżują i w porównaniu do Polaków, zwłaszcza młodych, no to to jest przepaść. Młodzi tutaj ludzie zbierają się w grupy, żeby było taniej, i jadą sobie gdzieś do parku, gdzieś w góry pochodzić. Te razy, ile złapałem na stopa młodych ludzi, to w głowie się nie mieści. Tutaj kolejny koleżka, zmęczony życiem. Uważaj, ziomek z tyłu. Kurczę, aż woda z pyska leci, chyba popiją herbatę. Ciach, 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 trójeczka. I posunął do miasta. Dobra, ja łapię stopa, żeby się nie obijać. Mam do zrobienia 350 km. Co to było? W miejscówkach, jak teraz, nad górską rzeką, w lesie, to ja sobie kulturalnie zawsze mogę spać. Woda szumi, ja sobie leżę jak król. Wiem, że nikt nie przyjdzie. O, może jakieś zwierzę, ale jakbym ryknął, to też by uciekło, więc nie ma czego się obawiać.
całej podróży boję się tylko jednej rzeczy. Ludzi. Naprawdę ludzie są nieprzewidywalni. W sumie boję się to za dużo powiedziane, bo tak naprawdę to się nie boję. Jednak najbardziej zważam na ludzi. Bo zwierzęta można w jakiś sposób odczytać, przewidzieć. Człowieka nigdy. Jak ja się tu wpakowałem? Nie mam pojęcia. I to do tego w nocy jeszcze. Skoczyłbym do tej rzeki. Ale powiem szczerze, że nawet ja mam opory, bo jest prąd tak silny, że nawet jak wariat bym machał rękoma, to chyba bym może nie wypłynął ciutnie w Pacyfiku. Słoneczko świeci, Tomek wypoczęty, 8:30. Trzeba jechać dalej. Za dokładnie za 5 dni wylot do Anglii, do Londynu. 5 dni. A do lotniska 400 km. Jakie to życie jest przewrotne. Przedmieścia każdego miasta, nieco większego w Chinach, wyglądają właśnie tak. Czyli jest jakaś dzika roślinność, ogródki działkowe. Tam dalej widać już bloki. No i w sumie to jest piękny kemping. Czyli obrzeża stanowią piękny kemping do spania. Jednak jest tu masę ludzi, chyba tutaj jest po prostu taniej mieszkać, tak samo jak i w Polsce. Na obrzeżach. Im dalej od miasta, tym taniej. Przyjechałem odebrać swój paszport i co się okazało, że jest święto chińskie, które trwa kilka dni, tydzień, 7 dni i miejsce, w którym mam odebrać swój paszport, jest zamknięte. A najlepsze jest to, że pierwszego był otwarty od 5 do 10, jednak
Pierwszego to ja byłem na Wyżynie Tybetańskiej i będzie otwarty 7 października od 9. I teraz czuję się jak ta mucha. Tutaj, bo mam lot z miasta, które jest 200, prawie 80 km, prawie 300. Z miejsca, w którym mam odebrać paszport 8. Czyli jeżeli oni otwierają 7, to już 8 muszę być. No teoretycznie da radę dojechać. Ojejku, ale miałem inny plan. Kompletnie w ogóle mnie to rozwaliło teraz. Jestem rozbity jak ser homogenizowany. Po prostu za bardzo nie wiem, jak się czuć w tym momencie. Spóźniłem się z odebraniem wizy 10 dni i wychodzi na to, że odbiorę ją po 16 dniach. Ja nie mogę. Po prostu wiatr oczy. To chyba sygnał na to, żeby gdzieś pojechać jeszcze, coś zobaczyć. Aj. Jak żyć? Synu, jak żyć? Czyli nauczka taka, że trzeba pilnować daty i nie robić takich błędów głupich. Daty dni wolnych. Bo inaczej będzie kiepsko. Nie wierzę. No nie wierzę. Chengdu Exit and Enter Service Center. Zrobił mnie w balona. Nawet szefuncie mówi. Nie, trzyma. Właśnie, mówi, że w balonu nie zrobili. No jakim cudem, nie wiem. No jadę. Tak właśnie wyglądają stare budynki w chińskim mieście. Zniszczone. Wyglądają ohydnie, jak na jakiejś wiosce. Jednak wszystko to tworzy pewnego rodzaju klimat. Temu kompletnie nie miałem wizy. Warto nadmienić, że dzisiaj jest jeszcze ostatni dzień święta chińskiego i kompletnie ambasada była zamknięta. Czekałem na wizę 16 dni na przedłużenie, bo trochę przeciągnąłem swój pobyt na Wyżynie Tybetańskiej, co się później okazało błędem, ponieważ zaczęły się wakacje chińskie, które trwają 7 dni. No i tak to wszystko się skumulowało, że aż mi głowa pęka.
udało się, poszedłem na policję. Powiedziałem, że jest taka straczkowa sytuacja, że mam jutro lot 350 km od tego miejsca, miasta, i faktycznie tak jest. Stoję na wylotówce i mam nadzieję, że dzisiaj w nocy przejadę te 350 i kurde, udało się, no. Dostałem, przyszedł gościu, spóźnił się godzinę 20, witamy w Chinach, standard. Godzinę 20, później z wyrzutem, że ja tutaj tak na ostatni dzień, na ostatnią chwilę, no ale się udało. Mam paszport, mam przedłużony paszport. Teraz stoję na wylotówce jak ciota i wszystko na ostatnią chwilę, ale jednak. Kiedy czekałem na paszport, to poszliśmy z ziomkami nowymi z Senegalu, nie z Senegalu, z Singapuru i z Rosji pograć trochę, jak harmonika, ziomek ukulele z Rosji, a inny koleżka z Singapuru na bębnie. Ani ja nie umiałem grać na harmonijce, ani ziomek na bębnie, koleżka na ukulele troszkę. Posłuchaj. Właśnie to tak wyglądało. Zarobiliśmy na łepek, na polskie 70-80 zł. Na jednego typka. Czyli zarobek mega. Graliśmy 4 godziny. Chyba odkryłem sobie talent. Granie na harmonijce, niewątpliwie. No czas ucieka, ja tutaj sobie gadu, a oni sobie jadą. No kurczę, mam nadzieję, że ostatni dzień w Chinach, przedostatni, nie zawiedzie mnie. Krzuk aktywny. Łapiemy stopa i jedziemy przed siebie. Łapiemy stopa na brameczkach. Zostało 250 km. Tutaj jest szefun cię policjantem asekuracyjnie. Kumpel stoi. Chyba sobie nie zdaje sprawy, że mi troszkę przeszkadza. No ale stoi, łapie, ciemno jak w jaskini. Nic się nie zatrzymuje. No ale cóż, do odważnych świat należy. Lecimy. Tak wyglądała pani w Chinach, że wszyscy chcą pomagać, a nikt nie pomaga. Udało się odzyskać wizę. Teraz pytanie, czy uda się pokonać cały dystans i dotrzeć na lotnisko o czasie. Bóg jeden wie. Trzymaj kciuki i widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli odcinek Ci się podobał, nie zapomnij dać łapki w górę, zostawić komentarza, czy też zasubskrybować kanał. Cześć!